Cześć Wam, nazywam się Wojtek Pietraszyk. Dzisiaj testujemy wzmacniacz Randala. Gitarka, jaką będę używać, to Flame AXG7. Także do dzieła. Piec, o jakim mowa, to Randal RX15M, tak jak widzicie tutaj ładnie napisane. Co my tutaj mamy na pokładzie? Wejście na gitarkę, naturalnie. Wybór kanału. Kanał czysty, kanał przesterowany. Czyli kanał czysty ma gałkę głośność. Oraz w kanale czystym dysponujemy equalizerem, czyli bass, middle, treble. Te trzy gałeczki. No i ostatni to jest master. Czyli poziom głośności jakby taka totalna, można powiedzieć. Wszystko co tam ukręcimy w poprzednim ustawieniu gałki, to mamy masterem regulujemy. Druga rzecz, przełączamy sobie tutaj, to mamy kanał przesterowany. No oczywiście regulujemy sobie gain i głośność. Dodatkowo mamy jeszcze boost, podbicie. To sobie sami posłuchacie jak to brzmi, bo to nie ma co słowami to wyrażać. Dodaje to troszeczkę jakby, nie wiem, więcej, jakby to powiedzieć, więcej gainu to dodaje generalnie. Ale tak, jeśli mamy to włączone, to do dyspozycji mamy z kolei też te trzy gałki od głośności, no i master. Dodatkowo mamy jeszcze wyjście na słuchawki, duży jack. Widać logo Randala. Dodatkowo metalowy grill. Można powiedzieć, całkiem dobra opcja, że ten grill jest metalowy. Nie musimy się obawiać, że się nam coś spsuje, jak będziemy, nie wiem, kopniemy albo coś się zdenerwujemy, czy coś w tym stylu. Z tyłu jak wygląda? Obudowa zamknięta całkowicie. Widzicie? Teraz tutaj. Tu akurat jest na fus, czyli na bezpiecznik. Kabel jest jakby zintegrowany ze z tym wzmacniaczem, nie do wyjmowania. No i tutaj mamy jeszcze wejście na tape, na taśmę, na CD za pomocą cincha. To takie kabelki też można kupić, po prostu kupuje się. Z jednej strony jest mały jack, z drugiej strony są dwa takie dzióbeczki, które tutaj się wsadza. Właściwie to nie jest jakiś problem. Może to jest rzadko spotykane, w sumie chyba Randal głównie używa tego rodzaju wejścia. Choć może niekoniecznie, ale tak z tego co się spotkałem, to głównie Randal. Dobra, zabieramy się za granie. W takim razie widzicie tak, mam włączony clean. Ustawiam sobie mniej więcej korektor tak standardowo. O. Dźwięk jest fajnie ostry. Bardzo ładnie się nam to, jakby można powiedzieć, przebija ten dźwięk. Tutaj jeszcze z takich technicznych informacji, no to mamy 15 W. No nie, tutaj Wam chyba nie powiedziałem. Głośnik jest 6,5 cala ma średnicę. Więc w miarę lightowo, fajowo. Jak słychać, dzięki tej zamkniętej konstrukcji, on troszeczkę ma taki właśnie bardziej taki skupione brzmienie, więc to bardzo całkiem przyzwoite jest. Zobaczcie sobie ewentualnie, jak można na przykład podrasować na przykład brzmienie. Zakres regulacji mamy w miarę fajny. Widać, że tutaj całkiem wszystko dobrze działa.
Oni tutaj w specyfikacji technicznej piszą, że basowa częstotliwość mamy regulację w zakresie plus minus 15 dB, środkowa, czyli middle plus minus 10 i wysokie treble plus minus 18 dB. Więc taki zakres w miarę taki logiczny i rozsądny. Dobra, teraz zacznijmy coś przyrżnąć. Dam od razu gainik na takie. W miarę okej. Zobaczymy, jak z tym brzmi. Można powiedzieć, dodaję gainu. Tak to można w krótko ująć. Jedziemy dalej, panowie i panie. Z tym oczywiście będzie troszeczkę lepiej. Teraz tak damy. Jak dla mnie, muszę przyznać, że brzmienie naprawdę jest fajne, jest takie przejrzyste. Ktoś teraz może powiedzieć, że dużo siary jest, ale według mnie w każdym razie, to jest taka moja subiektywna opinia, według mnie właśnie to brzmienie jest takie całkiem takie klarowne, mimo że można tam zarzucić jakieś takie siarowate brzmienie, chociaż no właściwie według mnie to oczywiście też można zmienić, chociażby od razu zaznaczam, że to nie są jeszcze ostateczne możliwości tego pieca, no bo tego jeszcze nie włączyłem. Tutaj jeszcze nie pogrzebałem do końca, że tak można powiedzieć, więc... Teraz zobaczymy z dopalaczem. Możemy też troszeczkę o... Teraz na przykład słyszycie zupełną inną charakterystykę brzmienia ma ten wzmacniacz. Thank you.
przerobiłem już takie brzmienie, albo... Kręcić, tutaj nie zrażajcie się, jeśli wam coś brzmieniowo nie pasuje, można zawsze jeszcze jakoś to dopasować. No, według mnie jest całkiem brzmieniowo fajny w porównaniu z innymi różnymi wzmacniaczami tego typu. Oczywiście po 15-watowych głośnikach, 15-watowych wzmacniaczach do domku nie można się cudów spodziewać, no ale myślę, że mieliście okazję posłuchać też inne piece, które testowałem. Macie mniej więcej jakieś porównanie, więc to chyba na razie tyle papatki.